Bzium. Twój kosmiczny statek jest już prawie na miejscu. Dzięki najnowszym technologiom możliwe stały się szybkie podróże na inne planety Układu Słonecznego. I wreszcie da się bezpiecznie je zwiedzać. Wykupiłeś kosmiczną wycieczkę i wraz z przewodnikiem, astronautami i kilkoma innymi pasażerami przemierzacie wszechświat na pokładzie Promu. Pierwszy przystanek – najmniejsza planeta Układu Słonecznego, czyli Merkury. Leży w odległości 1/3 dystansu między Słońcem a Ziemią. Tamtejsze widoki zwalą cię z nóg. Po wylądowaniu na powierzchni tej skalistej planety, twoim oczom ukazuje się bezkresny wszechświat, gwiazdy, komety i Słońce. 3 razy większe niż te, które widzimy z Ziemi. Nie ma ani chmur, które przysłaniałyby widok, ani księżyców. Wokół Merkurego i Wenus nie krążą żadne naturalne satelity. Próbujesz się ruszać, ale z powodu skafandra i mniejszej grawitacji masz wrażenie, jakbyś skakał na trampolinie w zwolnionym tempie. W ciągu dnia nie jest tu bezpiecznie. Na Merkurym trwa on prawie 59 ziemskich dni. I choć chroni cię skafander, panują tu skrajne temperatury. W ciągu dnia jest to 430 stopni Celsjusza. Nie ma tu atmosfery, która zatrzymywałaby ciepło, więc nocą temperatura spada do minus 180 stopni. I dlatego Merkury wcale nie jest najcieplejszą planetą, mimo że leży najbliżej naszej gwiazdy. Drugą planetą od Słońca jest Wenus, ale tam z kolei znajduje się atmosfera, która zatrzymuje ciepło. Skafander zapewnia bezpieczeństwo, ale nie zmienia to faktu, że trudno wytrwać przy tak drastycznych zmianach temperatur, więc nie możesz zabawić tu zbyt długo. Na Merkurym panuje słabsza grawitacja, ponieważ jest lżejszy niż Ziemia. Oznacza to, że siła przyciągania słabiej oddziałuje na twoje ciało. Osoba o masie 45 kg będzie ważyć zaledwie 17 kg na Merkurym. I faktycznie, czujesz się tu dużo lżejszy. Pospiesz się, mamy mało czasu! W skafandrze rozlega się głos przewodnika. Stoi obok ciebie i pokazuje palcem. Spójrz w lewo, to właśnie główna atrakcja naszej wycieczki. Caloris Basin. Coś cudownego. Merkury ma tak rzadką atmosferę, że nic nie chroni go przed spadającymi asteroidami. Na jego powierzchni znajduje się największe skupisko kraterów w całym Układzie Słonecznym, dlatego przypomina on nieco Księżyc. A ty masz właśnie okazję mu się przyjrzeć. Caloris Basin to największy basen uderzeniowy w całym naszym Układzie Gwiezdnym. Powstał prawie 4 miliardy lat temu wskutek zderzenia obiektu o średnicy co najmniej 100 km. Podziwiasz jego skalne wnętrze wypełnione głębokimi pęknięciami i usiane wysokimi, ostrymi grzbietami. Krater otoczony jest najwyższymi górami na planecie, które wznoszą się ponad 3 km nad licznymi wulkanami szczeliniowymi. Dawniej były one aktywne. Po drugiej stronie planety, tej ukrytej w cieniu, znaleźć można niewielkie złoża lodu, który stanowi jedyną formę wody. Nie masz jednak czasu, żeby się tam wybrać. Merkury miał być tylko krótkim przystankiem w tej długiej podróży. Rozsiadasz się wygodnie na statku i podchodzi do ciebie przewodnik. Nie możemy zatrzymać się na Wenus, oznajmia. Czasami zbliżamy się tylko do powierzchni, choć zdarza się, że lądujemy i wychodzimy na zewnątrz. Ale dziś, wieje tam jak w Kieleckiem. Wenusjańskie wichury osiągają prędkość ponad 350 km na godzinę i wprawiają w nieustanny ruch żółte lub oślepiające białe obłoki. Powierzchnia Wenus powstała w wyniku aktywności wulkanicznej. W 90% stanowi ją zastygła bazaltowa lawa, więc nie jest to idealne miejsce na urlop. Poza tym tamtejsza atmosfera jest naprawdę gęsta. Na statku poprzez specjalny system komunikacyjny odbierasz połączenie wideo od swojej koleżanki. Miała urlop trochę wcześniej niż ty i wybrała się na Jowisza. To gazowy olbrzym, więc nie ma gdzie na nim wylądować. W dodatku panuje tam ogromne ciśnienie. Wyciska ono ciecz z gazów, więc szybko też rozprawiłoby się z metalowym statkiem kosmicznym, który przemknąłby przez jego kolorowe obłoki. Turyści wybierają się zazwyczaj na jednodniowe wycieczki w okolice Jowisza, podziwiając go i robiąc mu zdjęcia z pokładów Promów. A jest na co popatrzeć, ponieważ planeta jest po prostu jedną wielką, wzburzoną wichurą i występują tam najjaśniejsze zorze polarne w całym Układzie Słonecznym. Twoja koleżanka widziała nawet wielką czerwoną plamę. To ogromna, owalna burza wirująca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. To było niesamowite. Wielka czerwona plama jest 4 razy większa niż Ziemia. Ale prawdziwą gratką jest dopiero Europa, 6. księżyc Jowisza.
Zdaniem naukowców to dość młody twór. Oceniają to na podstawie jego gładkiej i stosunkowo nienaruszonej powierzchni. Europa to wielki oceaniczny świat, w którym panują odpowiednie warunki do rozwoju życia, którego jeszcze nie odkryliśmy. Oferowane są nawet wycieczki, na których można samemu zbadać, czy coś nie czai się pod grubą warstwą lodu. Turyści muszą mieć na sobie specjalnie wzmacniane ochronne skafandry, ponieważ do Europy dociera ogromna ilość promieniowania z Jowisza. Można tam też zobaczyć Io, kolejny księżyc gazowego olbrzyma. Nie ma nic równie kolorowego i pięknego. W tym miejscu aktywność wulkaniczna jest znacznie większa niż na Ziemi. Znajdują się tu najbardziej aktywne wulkany w Układzie Słonecznym. Jest ich ponad 400, a w każdej chwili może dojść do erupcji 150 z nich. Steruje tym grawitacja Jowisza. Ściska ona Io jak gumową piłeczkę, co skutkuje powstaniem wulkanów. Jaka szkoda, że cię tam nie ma, ale nic straconego, bo zmierzasz właśnie do kolejnego ciekawego miejsca. Mijają dni i w pewnym momencie widzisz z daleka Ziemię. Tęsknisz za rodziną i przyjaciółmi, ale po chwili twoim oczom ukazuje się następny przystanek i tęsknota przeradza się w ekscytację. Wreszcie dotarłeś na czerwoną planetę. Słyszysz stłumiony dźwięk statku lądującego na rdzawej powierzchni. Otacza cię jedna wielka jałowa pustynia. Silny wiatr wzbija kłęby kurzu, a więc to tak powstają te wielkie wydmy. Ponoć nadciąga piaskowa burza. Miliardy lat temu na Marsie znajdowała się woda w stanie ciekłym. Były tam jeziora i rzeki i niewykluczone, że rozwijało się w nich życie. Oś obrotu planety jest nieco przechylona, więc podobnie jak na Ziemi, tu też występują pory roku. Na półkuli znajdującej się bliżej Słońca panuje wiosna i lato, a po drugiej stronie mamy wówczas jesień i zimę. Marsjańska atmosfera jest znacznie rzadsza od ziemskiej, więc planeta nie jest w stanie zatrzymać ciepła przy powierzchni. Panuje tu 50-krotnie niższe ciśnienie niż na szczycie Mount Everest. Docierasz do kosmicznego hotelu. Mars to jedyna planeta, na której uświadczysz takich przybytków. Odwiedzając inne miejsca, nocujesz na statku kosmicznym, ponieważ panujące tam warunki są zbyt niebezpieczne, by ludzie mogli długo w nich przebywać. Obsługa hotelowa jest świetna. Przyzwyczaili się już do turystów, ponieważ Mars jest najczęściej odwiedzanym miejscem w Układzie Słonecznym. Podają tu wyśmienite jedzonko, a ty nie możesz się już doczekać, aż się posilisz i udasz na drzemkę. Następnego dnia budzisz się o świcie, by przygotować się na grupowy wypad na narty. Marsjańskie dni trwają praktycznie tyle samo, co na Ziemi. Całą noc padał śnieg, ale ze względu na suchą atmosferę i niskie ciśnienie dość szybko topnieje, więc musisz wykorzystać okazję. Na Marsie znaleźć można niesamowite góry i doliny. Spójrz tylko na te lodowe czapy i wulkany. Następnego dnia przyjeżdża po was mały, specjalnie zaprojektowany samolot i zabiera was na wycieczkę na Olympus Mons, największy wulkan w Układzie Słonecznym. Wznosi się on 25 km nad powierzchnią. Jest trzykrotnie wyższy niż Mount Everest. Lądujesz na krawędzi wulkanu. Jego szczyt jest tak wysoki, że zdaje się wykraczać poza horyzont. Trzeciego dnia pobytu odwiedzasz Valles Marineris, legendarny system kanionów, który do tej pory podziwiałeś tylko na zdjęciach. Sieć tych przepaści robi wrażenie. Jest 5 razy dłuższa i 4 razy głębsza niż Wielki Kanion. W najszerszym punkcie mierzy 320 km. Postanawiasz spędzić kolejne 5 dni na półkuli południowej. Tutejszy hotel oferuje kilka jednodniowych wycieczek do okolicznych wygasłych wulkanów. Wszystko jest pokryte rdzawym pyłem tlenku żelaza w różnych odcieniach czerwieni, pomarańczy i brązu. Niebo cały czas przysłaniają kłęby kurzu. Pewnego razu rozpętała się burza i przez cały dzień nikt nie mógł opuszczać hotelu. Spoglądasz na słońce, które znajduje się trochę dalej niż widać je z Ziemi. Tęsknisz za swoją planetą, na której chcesz chodzić bez specjalnego skafandra, poczuć orzeźwiającą bryzę na twarzy, pływać w morzu albo pić kawkę w towarzystwie najbliższych. Przed powrotem do domu czeka cię jeszcze jeden przystanek. Wycieczka w to miejsce jest bardziej niebezpieczna i wymagająca niż wszystkie do tej pory. Planeta Kepler-16b w gwiazdozbiorze Łabędzia krąży wokół dwóch gwiazd. Obserwować można tam dwa zachody Słońca, więc będziesz rzucał dwa cienie. Planeta jest zbudowana z gazów i skał, zatem lądowanie sprawi nieco kłopotów. Nowa przygoda już na ciebie czeka. Czas wyruszać!